Odwieczne pytanie gitarzystów. Czy stare gitary z lat 50., 60. rzeczywiście były tak dobre? I czy da się odtworzyć dzisiaj te technologie i to brzmienie? A jeżeli się nie da, to w takim razie, które instrumenty w dzisiejszych czasach uważane są za najciekawsze, najlepsze? Jest ze mną Szymon Kowalski, SKG Guitars, Maciek Mazurek. Próbujemy dojść do rozwiązania tego problemu, który nas nurtuje od wielu lat. Szymon, widziałeś dużo gitar z lat 60., także z 50. Co możesz powiedzieć jako lutnik o tych instrumentach? No, mogę się zachwycać generalnie, jak wszyscy muzycy i kolekcjonerzy. To jest też pewne skojarzenie, które się urodziło nam z tą muzyką, z tymi czasami. Natomiast same instrumenty, jako instrumenty, jako część, powiedzmy, gitarowa, no mają pewną cechę brzmieniową, którą na pewno muzycy doceniają. Często to są instrumenty faktycznie wymagające remontu, dużych remontów bardzo często. Ceny są też samych instrumentów bardzo wysokie. Natomiast no faktycznie dostajemy coś wyjątkowego, co nie wydaje mi się, żeby komuś tak realnie udało się jeden do jeden odtworzyć dzisiaj. Są to instrumenty, które faktycznie można doceniać, można się na nich wzorować. Jeśli ja bym miał swoje inspiracje brzmieniowe wskazać, to byłyby właśnie gitary z lat 50. i 60. No dobra, to ja teraz tutaj kontrowersję wywołam małą, bo posłyszałem parę historii na ten temat. Pierwsza rzecz, zacznijmy od tego, co tam było unikalnego, czego nie możemy odtworzyć teraz. Dlaczego oni budowali, twoim zdaniem, te instrumenty lepsze niż obecnie? Bo mówisz, odwołujemy się do brzmienia. Szczerze mówiąc, słuchając nagrań z lat 50. i 60., to jakość nagrań nie była najlepsza. Jakość wzmacniaczy, być może to były świetne wzmacniacze, kupujemy teraz, jeżeli nas stać, na stare Fendery, Deluxe Reverb w jakichś kosmicznych cenach, które niestety często mają, z nimi jest problem z serwisem i tak dalej. Być może one grały dobrze, natomiast jakość nagrań jako takich nie bardzo nam mówi nic o tych instrumentach. Na żywo sprawa wygląda nieco inaczej, chociaż ja też miałem kilka przygód z instrumentami z lat 60., które były takie sobie. Kiedyś o mało co nie kupiłem takiego instrumentu od pewnego Szweda, ale na całe szczęście wysłałem mu wcześniej swoje nagrania, mówiąc, że jestem muzykiem i mam takie nagrania. Oczywiście liczyłem na to, że mi zejdzie z ceny. I on to zobaczył i napisał do mnie: słuchaj, nie kupuj ode mnie tej gitary, bo ja zobaczyłem, jak ty grasz i ona jest bardzo słaba. Więc różnie z tym bywa. Bardzo uczciwy człowiek. Uczciwy człowiek, bardzo mu dziękuję. A jeszcze mi się przypomina następna anegdota, ta historia prawdziwa. Rozmawiałem z pewnym bardzo dobrym skrzypkiem, który miał do czynienia z instrumentami typu Stradivarius i mówił, że był kiedyś na takim castingu skrzypcowym gdzieś bodajże w Tokio, gdzie grali muzycy na starych i nowych skrzypcach. I za każdym razem ci, którzy oceniali to, wybierali skrzypce nowe. Tylko tu jest odpowiedź, dlaczego wybierali. Dlatego, że te nowe skrzypce były dużo głośniejsze. Okazuje się, że ta głośność, to przebijanie się, ten wolumen, zwłaszcza w wypadku instrumentów, na których gramy zupełnie akustycznie, jest bardzo istotna. Stare wariusy były po prostu ciche. Wracam po tej małej dygresji. Co jest unikalnego w tych gitarach, twoim zdaniem? W tych starych gitarach? Tak. Myślę, że ciekawy był wywiad, wasza rozmowa. Poruszyliście większość tych tematów, które w sumie chciałbym poruszyć. Natomiast co bym mógł dodać do tego wszystkiego i co ja uważam za jakby esencję tego brzmienia i tych gitar, to moja teoria na to jest taka, że to jest kwestia grania na tych gitarach. Że to jest po prostu kwestia grania na instrumencie. I to jest moim zdaniem ta cecha, która nam się podoba w tych gitarach, to jest właśnie ta cecha, ale oczywiście jest też kwestia egzemplarza i tutaj faktycznie trafiają się i lepsze i gorsze w tych rocznikach, ale wszystkie odgrania zyskują i tak samo jeśli chodzi o na przykład moje gitary, co zaobserwowałem, jak zrobiłem gitarę dla Licy, to jest taki bardzo przykład człowieka, który gra energicznie na gitarze i byłem u niego później 2 miesiące po tym, jak tą gitarę zrobiłem, to był drastycznie inny instrument, to była po prostu inna gitara. I w mojej ocenie była po prostu lepsza. Natomiast co się dzieje faktycznie z tym brzmieniem, to moja teoria na to jest taka, że
drewno, że gitara jako też konstrukcja zużywa się w pewien sposób. Ta sztywność się gitary zmienia, szczególnie pod wpływem na przykład drgań. Takie samo jak drewniane przykładowo mosty czy inne konstrukcje z czasem od tych drgań, od tego wszystkiego tracą sztywność. Tak samo instrument traci pewną sztywność i to realnie się wpływa na to, w jaki sposób struna na nim drga. Czyli to zużyte gra lepiej. To zużyte gra w sposób, w jaki gra zużyte, a to gitarzyści przyjęli, że jest lepiej. Czyli krótko mówiąc, poczekajcie 50 lat i wszystkie wasze gitary będą znakomite. Coś w tym jest, natomiast też... Ale klasyczne gitary odwrotnie działają. Bo znaczy, jest pewien próg, w którym się dzieje. Klasyczni gitarzyści mają sytuację odwrotną, bo tutaj jest sytuacja, tak, jakby no, wiem z opinii kolegów moich gitarzystów klasycznych, że one się zużywają tak, że oni nie lubią tego dźwięku. No dlatego właśnie, to jest kwestia też jakby... Tak. Czyli kwestia sztywności drewna. Tak. Okay. To jest taka moja teoria, znaczy jakby miał wskazać ten najważniejszy według mnie czynnik. To jest to, ale oprócz tego, to tak jak mówiliście w filmie, zmieniły się czasy, zmieniła się ekonomia i sposób produkcji tych gitar. I faktycznie w latach 50., w 60., 70. ten sposób, w którym te gitary były wykonywane w fabrykach, bo to były fabryki, się drastycznie zmienił i materiały się zmieniły i wtedy naprawdę było to boom takie ekonomiczne, gdzie każdą śrubkę liczono, jeśli chodzi o wartość, o zysk i no, korporacja przejęła Fendera w 65 roku. Znana historia, to jedna jest... korporacja, potem druga. Tak, dokładnie. I korporacja musi zysk mieć i tutaj jakby kwestia ekonomiczna tak naprawdę zdecydowała o spadku jakości. Powiedziałeś mi jedną rzecz, która mnie bardzo zastanowiła jakiś czas temu, jak spotkaliśmy się. Ja miałem do czynienia z dość dużą ilością gitar Fendera Telecasterów z lat 70. No, naprawdę dużo tego przeze mnie przeszło. Ja te gitary oglądałem, rozbierałem, grałem na nich, ustawiałem i dość dobrze je znałem. I ty powiedziałeś mi tak, wiesz co, ty się przyzwyczaiłeś do tego brzmienia z lat 70. Ale te z lat 60. brzmią inaczej. Ja się zacząłem wtedy zastanawiać. Nie powiem, że po nocach nie spałem, ale tak sobie myślałem, o co mu chodziło. I dopiero jak trafiłem na taką gitarę, którą dzisiaj zaraz wam pokażę i będziemy z nią pewne zabiegi robić, to zrozumiałem, o co ci chodzi. Ponieważ zacząłem nagrać na tym instrumencie i miałem takie wrażenie, że nic specjalnego się nie dzieje. Tylko, że czym dłużej grałem na tej gitarze, tym bardziej mi się zaczynała podobać ta gitara. I po pewnym czasie zrozumiałem, o co chodzi. Obrazowo mówiąc, gitary z lat 70. w dobre egzemplarze mają taki rodzaj mocnego dźwięku, punchu, są zazwyczaj dość jasne. Taka Pamela Anderson, mówiąc krótko. Jeżeli ktoś w latach 80. oglądał filmy, to będzie wiedział, o co chodzi. Różne filmy. Natomiast nie obrażając Pameli, broń Boże. Natomiast ta gitara z lat 60. jest dużo bardziej akustyczna, jest bardziej drewniana i jest taką Evan Green, jeżeli ktoś lubi Jamesa Bonda. Czy zgodzicie się z tym? Ja mogę powiedzieć, że znam wszystkie gitary Artura, Telecastery i nie tylko. I grałem na jego gitarach z lat 70., a później dostałem do ręki ten instrument bodajże z 66 roku. Jest takie wrażenie, nie ma efektu wow, ale właśnie dlatego, że ta gitara jest odrobinę cichsza, nie jest wyeksponowane pasmo, które robi wrażenie i tak dalej, ale po chwili zaczynacie, grając w takim instrumencie, rozumieć, że to jest to, co my lubimy w nagraniach. Pewna nienachalność paradoksalnie i ułożenie się we wszystkich pasmach, nic nie wystaje, nie ma z szklistej góry, nie ma basu, który zamula brzmienie, które i tak wycinamy w postprodukcji. Jest sam środek, jest definicja brzmienia. I przypominam sobie tą sytuację, jak zgłośniłem ten instrument, to tak naprawdę, to jakby ktoś mikrofon podłożył, ona brzmiała identycznie jak na sucho. Po prostu była głośniejsza. Że ten pick-up nic nie kolorował i tak dalej. Definicja tego, o czym mówię, że spełnia parametry akustyczne, a pick-up tylko pełni funkcję jakiegoś rodzaju nasycenia, głośności. Nic więcej. Nie było drastycznej zmiany. I uważam, że ja osobiście tego szukam, akustyczności w instrumentach i chciałbym, żeby pick-up mi tego nie zepsuł odczuwalnie. Tego szukam. No to się zgodzę. No to, ten instrument faktycznie takie samo wrażenie pierwsze na mnie zrobił. Myślę, że to chyba wszyscy powiemy, że
Gitara wydawała się na początku dziwna i faktycznie cicha i ciemna akustycznie. W taki sposób, że ja szczerze mówiąc się nie spodziewałem, że to będzie coś, co mi się spodoba. I później po podłączeniu, no to właśnie to zaskakiwanie się tym brzmieniem, to jest też coś, co strasznie moim zdaniem działa dobrze dla gitarzystów i też bym chciał w swoich gitarach to wyeksponować, żeby inspirowały do czegoś innego. Może jesteśmy przyzwyczajeni do pewnych standardów i super, jeśli nam gitary dają takie bezpieczne, zadaniowe podejście do życia, ale myślę, że jako twórcy, jako ktoś, kto tworzy, jest potrzeba na takie troszeczkę zaskoczenie się w tym brzmieniu, na coś, czego się nie znamy, nie spodziewamy. I w swoich gitarach bardzo się staram coś takiego zawsze dołożyć, żeby nie było to wszystko to samo i takie, powiedzmy, szablonowe, ale żeby to dawało pewien rodzaj inspiracji. I to pasmo to jest chyba końcowo kluczowy aspekt, który pozwala tak naprawdę wydobyć pewien dźwięk, który końcowo chcemy. Myślę, że energia, którą wkładamy w uderzenie strun, jeśli ona jest zmarnowana na te pasma typu właśnie bas niepotrzebny, poniżej powiedzmy pewnej częstotliwości, pewna góra, której nie potrzebujemy, to on będzie mniej tego brzmienia tam, gdzie byśmy chcieli, żeby ono było. No tak, to jest później praca nad equalizerem, wycinanie w miksie. Prawda? Aczkolwiek ja uważam, że nigdy nie będzie takiego efektu, jeśli to już jest gotowe. Oczywiście, absolutnie się zgadzam, w 100%. Tu jest gotowy dźwięk, który po prostu nagrywasz i w zasadzie nic nie trzeba robić z nim. No to z innej beczki. Czy są jakieś instrumenty, które teraz inspirują Ciebie, mówię o lutnikach współczesnych, które mógłbyś czystym sumieniem polecić bądź jako fajne repliki starych instrumentów, nawiązujące, bądź jako zupełnie nowe konstrukcje, które Ci się podobają? Moją największą dzisiaj inspiracją to na pewno jest Denis Fano. Myślę, że wielu twórców gitar też się z tym zgodzi, że jest po prostu pionierem w pewnych sprawach. A w sprawach brzmienia, w sprawach odwzorowania brzmienia starej gitary jest bardzo wierny tradycji, tutaj bym powiedział, w takim sensie, że jego gitary potrafią brzmieć jak stare od razu. No, ale używa też drewna, które chyba nie było używane. Bo w tym momencie te sosnowe rzeczy, tak, prawda? Tak. W tym momencie to nowo, które on teraz robi, bo wcześniej robił, wiadomo, Fano. Fano już nie jest Fano, tak. Trzeba uważać. Tam chyba do 2013, dokładnie. 9. Tak? Chyba 9? Tak. Nie pamiętam. Też nie trzeba sprawdzić. Dokładnie. A teraz jest nowo, Serus i tak dalej. Mi się te gitary bardziej podobają niż Fano wcześniejsze. Uważam, że jakby design, konstrukcja, pomysł i też coś dodatkowo, jeśli chodzi, musi coś dodatkowo robić, jeśli chodzi o brzmienie drewna, ponieważ słychać tą różnicę w tych jego gitarach. Te gitary, które ja miałem, to były chyba 4 albo 5 tych nowo miałem u siebie i muszę przyznać, że miały bardzo podobne prezencje jak stare gitary, bo po prostu były podobne, miały cechę wspólną, jeśli chodzi o to środkowe pasmo. I no po prostu były znakomitymi instrumentami. Chciało się na tym grać po prostu godzinami. Co on takiego może robić, że mu tak wychodzi? No myślę, że po prostu jest tak zwanym nerdem i bardzo długo siedział i męczył się i godzinami po prostu kombinował, co może zrobić, co może uzyskać. To jest ciekawe, no bo ma powtarzalność. Widziałeś kilka. Ja też parę widziałem i też byłem zaskoczony, jak to dobrze gra. Tak. Mimo, że może nie potrzebuje kolejnej takiej gitary, ale rzeczywiście byłem bliski już rozmawiania o cenie. Prawda? Bardzo ciekawe instrumenty. Też ta kombinacja nieznana mi tej sosny, prawda? Tak. Takiej kilkusetletniej, że on mówi, że robi to z jakiegoś bardzo starego drewna. Czyli ma pewną powtarzalność i mówi, że to jest kwestia już warsztatu, pracy i świadomości. I też tego co... Co bym nazwał tą próbą wejścia w strefę vintage, bo niektórzy lutnicy po prostu jakby nawet nie próbują tego robić i to jest jakby kolejna cecha. Natomiast tutaj ewidentnie słychać pewną próbę. Coś musi robić, ja nie jestem w stanie wejść w jego głowę, w jego procesy, na pewno strzeżę pewnych tajemnic. Natomiast to podobną sytuację z Keltonem tutaj mam, tylko że tutaj jakby gitary Keltona miały troszeczkę większy rozstrzał jakościowy, jeśli chodzi o to brzmienie. Trafiały się wybitne egzemplarze i trafiały się troszeczkę gorsze egzemplarze, te, które ja tutaj miałem u siebie, ale miały
cechę wspólną, że było słychać, że ktoś się starał świadomie wprowadzić w tą gitarę brzmienie starej gitary. To na pewno było słychać i to też potrafię docenić w tej produkcji, że była ta próba, że po prostu ktoś godzinami siedział i rozmyślał, co może zrobić, żeby jego gitara brzmiała jak stara, i zrobił to i ma sukces w postaci powtórzenia tego kilka razy na przykład, nie? Ale Fano, zdaje się, pick-upy używa Lollary, dobrze pamiętam? Tak. Nie robi sam. Nie. A Kelton? Kelton to jest, ciężko mi powiedzieć, tam było w tych, co ja spotkałem, praktycznie każdy były inne pick-upy. No bo ty robisz chyba sam w dużej części swoje, dobrze myślę? Tak, ja robię swoje pick-upy do swoich gitar samemu, z tego powodu, że to jest dodatkowe miejsce, w którym ja mogę przeprowadzić kontrolę jakości i ewentualne korekcje, jeśli chodzi o moje oczekiwania i też oczekiwania gitarzysty, dla którego będzie ta gitara. Jeśli ktoś po prostu potrzebuje pick-upy do grania bardziej jaśniejszego w stylu lat 70. przykładowo, to jestem w stanie przy tej samej gitarze zmienić to pick-upami. Zresztą pewnie ten eksperyment dzisiejszy trochę nam to pokaże, jakie to są różnice. To się okaże, bo my nie wiemy, co będzie. Znaczy się, no, z doświadczenia wiem, że... prawie na żywo. Z doświadczenia wiem, że zmiana pick-upu jest zmianą, jest tą zmianą, którą usłyszymy, że nie będzie raczej tak, chyba że naprawdę dziwnym zbiegiem okoliczności będziemy mieli bardzo podobne fizycznie pick-upy, ale to wątpię, szczerze mówiąc, w to. Okej, okay, no to zaraz do tego wrócimy, ale jeszcze jedno pytanie. Dobra, a jeszcze jacyś twórcy, no mamy te gitary butikowe tak zwane. Mhm. Ja osobiście miałem parę takich gitar, uważam, że to są świetne instrumenty, aczkolwiek no, też wieść gminna niesie, że tak jest, że kupujemy te butykowe gitary, a i tak na końcu wszyscy wracamy do Gibsonów i Fenderów, tak mówią. Co myślisz o tych instrumentach? Surdon, Grosz, Tom Anderson. Jak to widzisz? No ja widzę, że w większości to są lepsze instrumenty niż Gibsony i Fendery z podobnych przedziałów cenowych, współczesnie produkowanych oczywiście. Natomiast no, jeśli chodzi o porównanie do vintage, no to myślę, że tutaj jakby większość firm jest na podobnym poziomie, w takim sensie, że niektórzy po prostu nawet też z pełną świadomością nie próbują odwzorować brzmienia starych gitar. Natomiast znajduję też cechy w instrumentach, przykładowo teraz na targach spotkałem Nika Hubera, takie gitary bardzo butikowe z Niemiec, i to jest przeciwieństwo vintage tak naprawdę. Gitary są zrobione w świetnym sznycie, są znakomicie wykonane. Są wykonane pewnie lepiej niż te stare gitary z lat 60. Natomiast jak na tym gram, to czuję, że gram na zupełnie czymś innym niż jestem przyzwyczajony, jeśli chodzi o taką stylistykę klasycznych instrumentów, ale potrafię wyobrazić sobie zastosowanie, w których to brzmienie by mi się sprawdziło nawet lepiej. Ale to nie jest po prostu to samo zastosowanie, ta sama muzyka, którą bym grał na klasycznych konstrukcjach typu Telecaster, Stratocaster czy Gibson Les Paul, nie? Powiedziałeś kiedyś też znów śmieszną rzecz, możesz nie pamiętać, bo ja ciebie zapytałem na pewno o tą gitarę, którą w końcu mam, będziemy zaraz ją pokazywać. Pytałem się ciebie, czy to jest na pewno instrument oryginalny. Ty powiedziałeś, tak, on jest oryginalny, bo jest tak źle zrobiony, że już później nikt by go tak źle nie zrobił. Znaczy, że jeśli ktoś by go podrobił, to zrobiłby to lepiej niż tak, on jest w tym stanie. Dokładnie. I tutaj jakby to jest moja taka też ostateczna weryfikacja gitary pod względem oryginalności, bo jeśli ona jest faktycznie w takim naprawdę stanie... Czyli no to... prawie ręcznie robiona, tak, i nikt nie przykładał się pracownik zakładów Fendera. Znaczy się, no tutaj akurat w tym przypadku to ktoś później w latach 70., ja to nazywam taką pracą po dwóch piwach wieczorem, ktoś w swoją gitarę spróbował zmodyfikować w jakiś sposób i te modyfikacje często widać w tych gitarach. No akurat może ten Tele nie jest aż tak w takim klimacie, tak, wracam ale do ciebie, trafiałem. Go naprawiał, więc możesz mi powiedzieć prawdę. No prawda jest taka, że faktycznie ktoś przeprowadził w nim pewne zabiegi, które nie są zgodne ze sztuką lutniczą, tak to łagodnie nazwijmy, ale no nie... Te gitary, jeśli chodzi o to brzmienie z deski, to jest to bardzo trudno im uszkodzić po prostu. To jest prawie, że niemożliwe, żeby ze starej gitary dobrze brzmiącej utracić to brzmienie. Można ją zepsuć pod względem funkcji gitary w taki sposób, że duża część tych gitar dzisiaj, tutaj tych z lat 60., 70., nawet które tutaj mam w pracowni, one są
mniej wygodne, gorzej grywalne niż Harley Bentony dzisiejsze, gitary za 1000 zł około. Natomiast nie jesteśmy w stanie tego brzmienia z nich, nie jesteśmy w stanie za bardzo ani uzyskać tego brzmienia w Harley Bentonie, ani nie jesteśmy w stanie z tych starych gitar tego brzmienia wyciągnąć, jakby zepsuć im to brzmienie w jakiś sposób. Wręcz jak się zużywają, to tak jak mówiłem wcześniej, rozumiem, brzmią lepiej. Dobra, no to powiemy teraz, na czym będzie polegał eksperyment i naprawdę robimy to live w tym sensie, że nie wiemy, co się stanie. Za chwilę będziemy grać na instrumencie Telecaster Fender z roku dokładnie 1966, w którym są oryginalne pick-upy Fendera. Te pick-upy są bardzo fajne, bardzo mi się podobają, natomiast postanowiłem spróbować zobaczyć, co się zdarzy, kiedy wymienię jeden pick-up NEC, na którym gram najczęściej, na nowy pick-up uważany za najlepszy, no jeden z najlepszych na świecie, Don Mare. Jest to taki człowiek, który te pick-upy robi w Stanach Zjednoczonych, ręcznie je nawija, dość trudno dostępne. W każdym razie współcześnie dostępny, najlepszy możliwy pick-up NEC do Telecastera. Zobaczymy, co się zdarzy, jak w starej gitarze wymienimy pick-up, jak się zmieni brzmienie, w którą stronę. Zobaczymy, nie wiemy. Działamy? Maciek Mazurek, słynący ze znakomitego brzmienia, zagra na gitarze Fender Telecaster z roku 1966 z oryginalnym pick-upem NEC. Gramy na wzmacniaczu Fuchs, paczka Marshalla, troszkę po głosiku. Kilka dźwięków, później wymiana. Szymon Kowalski z SKG Custom Guitars już się szykuje do pracy i zobaczymy, co się zdarzy. Gitara jest w stanie oryginalnym, progi 66 roku, niebywała sytuacja, no wiele lat minęło. Renowacja nastąpi u Szymona, mam nadzieję, że będzie tylko lepiej. Zmieniamy pick-up, Don Mare 54 już czeka na zmianę. OK, mamy pick-up zmieniony, analogicznie te same ustawienia, Don Mare 54, Maciek Mazurek.
Panowie, wnioski. Nagraliśmy parę dźwięków na obu pick-upach. Jak ci się, Maciek, grało? Zdecydowanie lepiej mi się grało na tym pierwszym pick-upie oryginalnym. Pewnie słychać było w nagraniu w drugim podejściu, że nie grało mi się tak płynnie. Zresztą staraliśmy się tego nie poprawiać, żeby Państwo od razu zobaczyli, że zmiana parametrów takich, nazwijmy to na poziomie elektroniki, wpływa na artykulację. W związku z tym podczas grania drugiego podejścia miałem wrażenie, że ten dźwięk się mniej klei. Z jednej strony był bardziej dynamiczny, więcej góry, może trochę więcej basu. Mówimy potocznie, że miał więcej punchu, ale dla mnie zdecydowanie lepszy był pierwszy pick-up. Bardziej vintage'owy, pierwotny charakter instrumentu zachowany, większa akustyczność. Na gorąco mogę tak powiedzieć. Jak to słyszałeś, Szymon? No słyszałem to w sumie podobnie. Ta góra faktycznie gdzieś tam bardziej zarysowana. Natomiast od strony takiej pomiarowej, zrobiliśmy też pomiary w międzyczasie, to mogę powiedzieć od strony technicznej, że ten pick-up jest po prostu nawinięty w inny sposób troszeczkę, w innym celu i do innego brzmienia niż ten oryginalny. Natomiast o ile ten oryginalny jest dziełem przypadku, po prostu tak wyszedł w latach 60., ten jest pewnie konkretnie pod takie zastosowanie stworzony. Różnica jest też w samym materiale i w grubości tego coveru. Natomiast jak to wpływa na brzmienie, na dźwięk, to myślę, że dosyć wyraźnie będzie słychać. Najciekawsze dla mnie obserwacje to było faktycznie to, w jaki sposób Maciek grasz na tej gitarze. To się bardzo zmieniło. I często właśnie można w takich filmikach niekoniecznie usłyszeć, ale wyłapać różnicę, w jaki sposób kto gra. I tutaj się robi takie śmieszne stwierdzenie, czy lepsza gitara zrobi z ciebie lepszego gitarzystę. No pytanie jest dosyć otwarte, ale myślę, że łatwiej ci się grało na lepiej brzmiącej gitarze. Może nie tyle lepiej, co bardziej odpowiadającej na to, co chcesz usłyszeć. Tak, była walka trochę z tym pasmem, bo nagle okazuje się, że ten dźwięk był trudniejszy do okiełznania. Cóż, no, jako właściciel gitary muszę wam przyznać rację. Mam dwa pick-upy, znaczy inaczej. Oba te brzmienia były bardzo dobre. Dla mnie też to pierwsze, ciekawsze, więcej akustyczności, bardziej wyrównane, ale z drugiej strony nie wiem, czy to drugie brzmienie, teraz gdybyśmy posłuchali tego w miksie, czy ono by nie pojawiło się bardziej w tym miksie. Gdyby troszkę może odjąć dołu, może poregulować na przykład wysokości pick-upu, bo warto wspomnieć, że zrobiliśmy regulację dokładnie taką samą w obu przypadkach, czyli także zachowaliśmy wysokość pick-upu, co jest bardzo istotne. Gdyby zrobić małą korektę, może by się okazało, że ten drugi sound w nowoczesnych utworach troszkę głośniejszych bardziej by się pojawiał. Ale także jeden głos za Vintage 66. No i cóż, konkluzja jest taka. Pick-up nowoczesny, świetny, odwzorowujące brzmienia lat 50. 60., ale jednak oryginał bardziej nam się podoba. Czyli dalej szukamy tych starych instrumentów. Mam propozycję, żeby następnym razem, przy następnej okazji, może zrobić podobną sytuację z moimi pick-upami albo w mojej gitarze i wtedy nawet może na gorąco w jakiś sposób skorygować jeszcze te różnice, bo na poziomie konstrukcyjnym jeszcze można wpływać na ten pick-up. Chociażby zmiana tego coveru pewnie by przybliżyła nas do tego oryginału w tym przypadku. Natomiast, no, tak jak mówicie, to porównywaliśmy naprawdę wysokiej jakości obydwa pick-upy i te detale pewnie dosyć łatwo szło wyłapać, więc ta różnica, jeśli byśmy wzięli jakieś jeszcze, powiedzmy, tematy bardziej budżetowe, no byłaby pewnie jeszcze większe końcowo, nie? Ja porównywałem w jednym z testów kiedyś Don Mare do Twisted Tele na przykład. I ten Don Mare znacznie brzmiał fajniej dla mnie niż Twisted Tele, czyli taki topowy pick-up Fendera. On był dla odmiany troszeczkę ciemniejszy, miał ładniejszą górę. A tutaj ta góra brzmiała, no, jednak nie tak fajnie. Cóż, jesteśmy umówieni na kolejne testy. Dokładnie. A za chwilę przyjrzymy się jeszcze instrumentom, które współcześnie robi Szymon, czyli SKG Custom Guitars.